Oceany to jedne z najbardziej tajemniczych miejsc na naszej planecie. Spędziliśmy setki lat badając starożytne cywilizacje, prehistoryczne stworzenia i różne aspekty historii, które zatarły się w czasie. Niewiele jednak wiemy o oceanach i żyjących w nim zwierzętach. Niektóre z tych zwierząt były znacznie większe niż kiedykolwiek znane nam zwierzęta lądowe, a wiele z nich żyło tysiące, a może nawet miliony lat temu. Przyjrzyjmy się kilku najbardziej niesamowitym stworzeniom głębinowym, jakie kiedykolwiek żyły. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o polubieniu i włączeniu powiadomień, aby obejrzeć więcej filmików. Megalodon. Zacznijmy od jednego z najpopularniejszych stworzeń głębinowych, które na pewno większość z Was już zna – Megalodona. Megalodon był ogromnym gatunkiem rekina, ale trudno ustalić prawdziwą masę tej ryby. Uważa się, że gatunek ten wyginął około 3 milionów lat temu, więc jest mało prawdopodobne, aby te rekiny kiedykolwiek współistniały z ludźmi, choć z pewnością jest to możliwe. Interesujące w tych stworzeniach jest to, że często są one przypisywane do tej samej grupy co dinozaury. Zgodnie z osią czasu dotyczącą momentu pojawienia się i wyginięcia dinozaurów, która została stworzona przez naukowców, dinozaury wymarły około 65 milionów lat temu. Oznacza to, że rekiny te żyły ponad 60 milionów lat po wyginięciu ostatniego dinozaura. Te rekiny były naprawdę ogromne. Miały od 14 do 16 metrów długości, co czyni je znacznie dłuższymi niż przeciętny autobus szkolny. Były blisko spokrewnione z żarłaczem białym, chociaż były oczywiście znacznie większe i znacznie bardziej niebezpieczne. Jeśli uważasz, że film Szczęki był przerażający, wyobraź sobie, że widzisz jedną z tych bestii krążącą wokół twojej łodzi. Liopleurodon. W Liopleurodonie najciekawsze jest to, że zostały odkryte jego całe, nienaruszone szkielety. Pojawiły się w muzeach na całym świecie, dając nam szokująco dokładne spojrzenie na to, jak duże były te potwory z epoki dinozaurów. Toczy się wiele dyskusji na temat tego, jak długi byłby Liopleurodon, gdyby żył dzisiaj. Kilku naukowców twierdzi, że mógłby mieć nawet 50 stóp, ale inni uważają, że to raczej byłoby 20 stóp. Tak czy inaczej, był on bardzo duży i na pewno byłby szczęśliwy, gdyby mógł zjeść Was na popołudniową przekąskę. Naukowcy szacują, że co najmniej 20% długości ciała Liopleurodona stanowiła jego głowa, która była wypełniona ostrymi jak brzytwa zębami, mogącymi rozerwać ciało w mgnieniu oka. Te dinozaury zostały po raz pierwszy udokumentowane w 1873 roku, kiedy odkrył je Henry Souvage. Mniejsze okazy Liopleurodona były około 3 razy dłuższe od człowieka, ale mamy powody sądzić, że w dorosłym życiu przy sprzyjających okolicznościach mogły one urosnąć o wiele bardziej. To, co jest naprawdę dziwne w tych zwierzętach, to to, że wyglądały jak przeciętny dinozaur, ogon i tak dalej. Chociaż zamiast stóp miały płetwy. Gdyby nie płetwy, trudno byłoby odróżnić Liopleurodona od jakiegokolwiek innego dinozaura. To były naprawdę zdumiewające bestie. Bazylozaur. To kolejne prehistoryczne zwierzę, które mogłoby Was połknąć w jednym kawałku. Uważa się, że bazylozaur żył pomiędzy 40 a 33 milionami lat temu. Problem z tymi zwierzętami polega na tym, że badaczom trudno było sklasyfikować je jako prehistoryczne wieloryby, raczej jako węże. To dlatego, że te ogromne zwierzęta były znacznie dłuższe niż przeciętny wieloryb, a większość długości ich ciała stanowił ogon. Przyćmiewają one współczesne wieloryby, będąc jednymi z największych stworzeń morskich, jakie kiedykolwiek żyły. Skamieliny bazylozaura znaleziono dopiero w 1904 roku w północnej Afryce. Przykładowo, znaleziono je również w Egipcie, Jordanii i Tunezji. Chociaż to może szokować, to znaleziono dowody na ich istnienie nawet na Antarktydzie. Naprawdę przerażające jest to, że te przypominające wieloryby dinozaury
były bardzo pospolite w czasach prehistorycznych, może nawet tak pospolite jak dzisiaj okonie czy sumy. Miał on najwyższą pozycję wśród drapieżników, co oznacza, że w oceanie nie było praktycznie niczego, co odważyłoby się polować na bazylozaura. Znajdowały się one na końcu łańcucha pokarmowego i zjadały wszystko na swojej drodze. Ostatnio naukowcy dokonali dość szokującego odkrycia. Najprawdopodobniej ten przerażający, potworny dinozaur był dość głupi. Nie będę udawał, że rozumiem szczegóły dotyczące tego, jak naukowcy to odkryli, ale uważają oni, że bazylozaur był zdolny do poruszania się tylko w dwóch wymiarach. Oznacza to, że nigdy celowo nie zanurkowałby ani nie wypłynął na powierzchnię. Poruszał się tylko do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo. Stworzenia te są uważane za jedne z najgłupszych dinozaurów, jakie kiedykolwiek żyły. Więc jest to dość dziwne, że udało im się przetrwać i rozwijać na Ziemi przez ponad 10 milionów lat. Jaekelopterus. Słyszeliście kiedyś o skorpionie morskim? Ja też nie, aż do teraz. Te przerażające zwierzęta pływały kiedyś w głębinach oceanu. Miały pancerne skorupy i wyglądały bardzo podobnie do współczesnych skorpionów. Są jedynymi z największych stawonogów, jakie kiedykolwiek żyły, a niektóre z nich mogły osiągać długość ponad 8 stóp. Jeśli myśleliście, że gigantyczne szerszenie lub zabójcze kraby są przerażające, to te stworzenia wyślą was na tamten świat. Były agresywne i miały ogony, które wyglądały prawie identycznie jak ogon współczesnego skorpiona, chociaż nie mamy żadnego powodu sądzić, że były jadowite. Na szczęście skorpion morski atakujący człowieka należał do rzadkości, ale kto wie, zdarzały się dziwniejsze rzeczy. Mimo że znaleźliśmy kompletne skamieliny tych przerażających, pełzających zwierząt, wyginęły one miliony lat przed dinozaurami, więc stwierdzenie, że były prehistoryczne, byłoby wielkim niedopowiedzeniem. Chociaż żaden z nich nie przetrwał do dziś, uważa się, że ich odległym przodkiem był skrzypłocz. Chociaż on nie skrzywdziłby nawet muchy. Mauizaur. Ci mieszkańcy morza byli blisko spokrewnieni z plezjozaurami. Były to ogromne dinozaury, które żyły wyłącznie w wodzie, podobnie jak Liopleurodon. Nie wiemy o nich zbyt wiele, ale wiemy, że miały co najmniej 68 kręgów szyjnych i osiągały co najmniej 26 stóp długości, co czyni je jednymi z największych plezjozaurów, jakie kiedykolwiek istniały. Miały dwa zestawy płetw, które pomagały im pływać z zawrotną prędkością. Były znacznie odważniejsze niż inni mieszkańcy morza i dość często narażały się na niebezpieczeństwo. Były mięsożercami, które zjadały ryby lub kalmary, więc jest mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek zjadły człowieka, ale nie możemy być tego pewni. Na szczęście wymarły na długo przed pojawieniem się ludzi. Kości i szczątki tych potworów zostały znalezione w okolicach Nowej Zelandii. Jedna z ciekawszych skamieniałości przedstawia mauizaura atakującego mozazaura, innego wymarłego dinozaura. Nazwa tych dinozaurów wywodzi się z nazwy nowozelandzkiego półboga Maui. Mówi się, że Maui wydobył Nową Zelandię z głębin oceanu, używając jedynie haczyka na ryby. Nie trzeba dodawać, że jeśli zostały nazwane na cześć tego półboga, prawdopodobnie były naprawdę ogromne. Chociaż nie wiemy o nich zbyt wiele, to wydaje się, że były jednymi z największych zwierząt wodnych w Nowej Zelandii w tamtym czasie. Dunkleosteus. Zwierzęta te nie przypominały wyglądem rekinów, ale miały podobne cechy. Ryby te wyginęły około 350 milionów lat temu, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Co ciekawe, nie miały zębów. Zamiast tego miały w pyskach płaskie, przypominające talerze grzbiety, których używały jak zębów, podobnie jak żółw. Istniało wiele różnych odmian Dunkleosteusa, ale ta najpowszechniejsza miała od około 10 do 15 stóp długości, chociaż niektóre osiągały prawie 30 stóp. Były one mięsożercami, więc przy każdej nadarzającej się okazji zjadały inne ryby swojego gatunku. Atakowały również rekiny, ponieważ zwykle były znacznie większe niż przeciętny rekin. Niektórzy badacze twierdzą, że ich siła ugryzienia przekraczała 8000 funtów na cal kwadratowy. Jeśli to prawda, to były tak potężne jak T-Rex lub współczesny krokodyl.
Patrząc na niektóre muskulatory znalezione w skamieniałych czaszkach lub zachowanych kościach, mamy również podstawy sądzić, że były w stanie otwierać i zamykać usta w ciągu zaledwie 1/15 sekundy. To niesamowicie szybko. Gdybyście zauważyli tę rybę na wolności, mogłaby ugryźć was kilkanaście razy, zanim zdążylibyście zareagować. Jednak naukowcy uważają, że ryby te najprawdopodobniej wciągały jedzenie przez usta, ale nie żuły go, jak dinozaury. Płyty, które zastępowały im zęby, mogły się z czasem zmieniać, tworząc sztywne sekcje, które ułatwiały przytrzymywanie zdobyczy w szczękach. To również czyniło je znacznie potężniejszymi, zwiększając niszczącą siłę ich ugryzienia i pomagając im łatwo zjadać wszystko, co tylko chciały. Miały również pancerz, a kości pokrywały prawie każdy cal kwadratowy ich ciał. Stworzenia te były praktycznie niezniszczalne. Olbrzymia płaszczka. Tym, co odróżnia tę rybę od innych stworzeń na tej liście, jest to, że istnieje do dziś i nadal stanowi poważne zagrożenie dla wszystkiego, co stanie jej na drodze. Olbrzymia płaszczka istnieje od bardzo dawna i nadal można ją odnaleźć w słodkowodnych obszarach Australii. Wyobraźcie to sobie, Australia jest domem gigantycznego zwierzęcia. Kto by pomyślał? Te ogromne płaszczki mają około 17 stóp szerokości i 10-calowe trujące kolce w ogonach, które są wystarczająco silne, aby z łatwością unieść kilka osób. Uważa się, że te ryby żyły na Ziemi od czasów prehistorycznych i żyją miliony lat dłużej niż dinozaury. Niektórzy badacze twierdzą, że te stworzenia są potomkami rekinów, ale nie wiemy tego na pewno. Stworzenia te były tak odporne i zdolne do obrony, że zdołały przetrwać kilka epok lodowcowych i inne katastrofy, które całkowicie zmieniły klimat na Ziemi. Nie mam pojęcia, jak im się to udało, ale były dosłownie jak czołgi, które zniszczą wszystko na swojej drodze i nadal żyją wbrew wszelkim przeciwnościom. Co jeszcze bardziej przerażające, ich ogony mają kolce wypełnione neurotoksyną, która zabija niemal natychmiast. Mogą również dźgnąć cię prosto w którąś z kończyn bez problemu. Te ryby to więcej niż zabójcy. Są niesamowicie silne i są nastawione na zabijanie. Potwór z Loch Ness. Nie, nie chodzi o mitycznego potwora z Loch Ness, który prawdopodobnie nigdy nie istniał. Chodzi o stworzenie, które zostało znalezione w 2009 roku, a wielu poszukiwaczy twierdzi, że może to być zwierzę wodne pochodzące z ery prehistorycznej. To imponujące zwierzę zostało znalezione w Albercie w Kanadzie i wygląda jak plezjozaur o długiej szyi, choć wydaje się mało prawdopodobne, że faktycznie było spokrewnione z dinozaurami, choć nadal jest to możliwe. Naukowcy uważają, że to zwierzę najprawdopodobniej żyło pod wodą przez całe życie i rosło do rozmiarów przeciętnego samochodu. Czyli było znacznie mniejsze niż pozostałe zwierzęta z tej listy. Chociaż nadal było ogromne, biorąc pod uwagę ogólną skalę rzeczy. Problem polega na tym, że ten konkretny okaz nie był w pełni wyrośnięty, kiedy umarł, więc nie mamy możliwości sprawdzenia, jak duży mógł urosnąć. Odkryto podobne zwierzęta, które mierzyły ponad 50 stóp długości, ale nie ma jak sprawdzić, czy to zwierzę urosłoby tak duże, czy nie. Gdyby tak było, mogłoby urosnąć do rozmiarów przeciętnego szkolnego autobusu, a może nawet jeszcze większe. Po prostu nie wiemy na pewno. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Dajcie znać, które z tych zwierząt uważacie za najbardziej przerażające. Dajcie również znać, jeśli znacie inne przerażające zwierzęta, których nie wymieniliśmy. Wasze sugestie mogą znaleźć się w następnym filmiku. Zanim wyłączycie, pamiętajcie o polubieniu i włączeniu powiadomień, aby obejrzeć więcej filmików.